Ktoś to przylutował, ale chyba zrobił to źle. Lewa nóżka na maksa jest jakby uniesiona. Lutowie 0,25 stopnika nigdy za dużo. Albo w ogóle hoterem te sobie zdejmiemy. Leżą idealnie równo, także to teraz zalutuję. No jest ładnie polutowane. Płytkę umyłem, nie jest tu piękne, ale jest pancerne. Cześć. Takie coś mam do naprawy. Coś tutaj lata, coś wiem, że było wyrwana wtyczka ta. Ktoś to przylutował, ale chyba zrobił to źle. No i będziemy poprawiać. Także ja to sobie rozkręcę. Zobaczymy, co tam się stało. Szczerze nawet nie wiem, co to jest. Także jak ktoś wie, to niech mi da info, po co to jest. Do czego się to stosuje? Tutaj sobie odepniemy antenkę. No i ja się tu bardziej przyjrzę, rozejrzę, o co tu chodzi. No, powiem wam tak. Wygląda, jakby było niedolutowane. Zaraz sobie zobaczymy z bliska. No, chciałbym wam to pokazać, ale no szkoda, że nie mam mikroskopu. Może za jakiś czas będzie mi dane posiadać taki sprzęt. Spróbuję to poprawić, te luty tam. Zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie teraz widać. Tam ta lewa nóżka na maksa jest jakby uniesiona i w ogóle jest takie przesunięcie pod skos tego gniazda. Ja to postaram się... O, może będzie widać, o co chodzi. Ja to postaram się przelutować. Zobaczymy, czy to pomoże. Lutowie 0,25 mm. To jest dosłownie jak kilka grubszych włosów. Domyślam się, czemu to nie jest polutowane, bo to jeszcze jest na masie. Ja muszę zapodać topnika z zewnątrz. Jeszcze nic nie widzę, nagrywając pod telefonem. Topniczek. Za dużo to też dobrze. Topnika nigdy za dużo. Poprawię wszystkie te luty. A jak to zadziała, to jeszcze w ogóle sprawdzę, czy nie mam takiego gniazda nowego. Zaraz zobaczymy. Czekajcie. No, wygląda o niebo lepiej. Mam taką lampkę. No i co? Powiedzmy, że sukces. Jest lampka, wcześniej nie było nic, nie? Także wydaje mi się, że to był tylko problem z niedolutowanym gniazdem. Aczkolwiek jeszcze zobaczę, czy nie mam takiego gniazda, jakie tu ma być. Albo w ogóle hoterem te sobie zdejmiemy, założymy je porządnie. Dajcie mi chwilę. Dobra, tak naprawdę to już działa. To gniazdo jest takie no kombinowane, widzę. Tu chyba ktoś od spodu wzmacniał je, żeby nie było takie samo, jak było poprzednie pewnie. I tu są chyba dane po prostu kawałki elektrod, żeby na wylot przeszło do gniazda, żeby się tam polutowało, żeby jakkolwiek umocniło konstrukcję. Także myślę, czy to ruszać, czy to zostawić w takim stanie. Te data line, czyli do przesyłu danych, wyglądają, że są polutowane dobrze. Ja się chyba skontaktuję z właścicielem i pogadamy sobie na ten temat. Także hoterka ustawiam na 280 stopni. Tak będę pod skos starał się polutować, żeby tych od diod nie przypalić. Zobaczymy, jak mi się to uda. No jest, tak jak podejrzewałem. To jest gniazdo takie na SMD. I kombinowane tu od spodu, żeby to się trzymało. Całkiem niezły pomysł. Zaraz sobie zobaczymy, jak te ścieżki tutaj są porobione. Czy coś się wyrwało przy tamtym wyrwaniu. Ja sobie to ładnie oczyszczę. Powiem tak, to jest to gniazdo, które ja wyjąłem.
To jest gniazdo SMD lutowane na płasko. I tam myślałem, że ktoś porobił wzmocnienia z elektrod na wylot, ale raczej tak nie było. Dlatego ja zrobiłem coś takiego, że od spodu przylutowałem 4 elektrody na wprost przechodzące przez płytkę. Te dwie boczne od góry, widzicie, od prawej i lewej zasunąłem. Z tyłu zrobiłem też takie wzmocnienie. I teraz idealnie gniazdo mamy na płasko. Ono teraz jeszcze jeździ. Ale potem ja je zalutuję, żeby to siedziało pancernie na sztywno. I idealnie pady są tam, gdzie powinny być na pinach tego gniazda. Więc ja to tak zalutuję. Potem od góry do budowy się przylutuję, tak żeby te połączenie było pancerne. No i będzie mega to wzmocnione, że jak już drugi raz ktoś szarpnie, to nie wiem, bym musiał chyba płytkę połamać, żeby te gniazda rozwalić. Bo był pomysł, żeby dać na przewodzie, przedłużać mikro USB, żeby tu było gniazdo na kabelkach, żeby wisiało. No ale kurczę, ciężko by to było, żeby dobrze i mocno to było przylutowane do płytki. To by trzeba było jakimś klejem zalewać, jakieś tam przez obudowę wyprowadzić. Więc wydaje mi się, że oryginalne gniazdo i tak wzmocnione powinno się spisać. Także ja to polutuję i pokażę wam, jak to jest już po lutowaniu. Na początek sobie przyłapię w jednym punkcie, żeby dałoby się potem jeszcze nakierunkować te gniazdo. Ok. Zobaczę teraz, czy siedzą piny dobrze. Bardzo ładnie siedzą. Jeszcze sobie pod lupką zobaczę. Bardzo dobrze to wygląda. Może nawet uda mi się wam to pokazać na powiększeniu. Tak wyglądają te piny. Leżą idealnie równo. Także to teraz zalutuję. I powinno śmigać. Dobra, tak to wygląda w powiększeniu. Oczywiście mi się teraz jakieś cienie tu robią. No jest ładnie polutowane. Tam piny na dole. Może teraz tu widać. Czekajcie. Tak to wygląda polutowane. Od góry jest taki bąbel, żeby ten cały supełek i gniazdo się trzymało. I tam na dole pięknie polutowane. Może mi uda się jakoś to ładnie złapać. O, teraz widać, jak to jest polutowane. Tak to wygląda finalnie. Płytkę umyłem. Nie jest tu piękna, ale jest pancerne. Tu jeszcze przy poprawkach widzicie, dosunąłem delikatnie lutownicą tego gniazda, więc no. Nakiepściłem, ale naprawiłem, więc się wyrównało. Równowaga w przyrodzie musi być. Dobra, zobaczcie inne moje filmy. Tu jest playlista z napraw elektronicznych. Jakieś tam filmy polecane. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. A jeszcze wam pokażę, że działa. No.